Siemanko, witam wszystkich. Teraz postanowiłem pojechać dookoła wielkich jezior. Zaczynam z tej miejscowości Wilimy i jadę w tamtą stronę. A wracać będę, jeżeli przejadę te 480 km, jeżeli kolana pozwoli, to będę wracał stąd. A samochód mam z tamtej strony. W takiej wiosce zostawiłem samochód, więc jak będę wracał, to w to samo miejsce. No to co, ruszamy. No a tak propos, na wstępie takie wzniesienia będą, nieduże, ale oglądałem takiego gościa, który po prostu pokazał tą trasę od i do. Już mniej więcej wiem, czego oczekiwać tam dalej. No to dalej tam będzie ciekawiej, bo to przewyższenie będą. Ale to pięknie. Biskupiec w lewo, Reszeł w prawo. Pokazuje mi Biskupiec w tamtą stronę 14 km. Dobra, a ja na lewo. Wieczór tego samego dnia. W sensie wieczór, jeszcze 19 nie ma. Ale już o 19 robi się ciemno, więc. Dobry wieczór. Zatrzymałem się w takiej lokalizacji, że obok jest woda. Dostęp do wody. Ogólnie jest fajne miejsce. Z rana więcej pokażę. Rozbiłem tutaj namiot. Pierwszy dzień. Troszeczkę zajęło mi czasu moim kaszlakiem dojechać tutaj. W sensie samochodem. No i dwie
Gdzieś 2,5 godziny pokręciłem, chyba ze 38 km zrobiłem. Ale już jechałem, jak jechałem dalej, to mówię, dobra, pierwszego dnia to już nie będę obciążał kolana. Plan jest taki, że jednak chcę rąbnąć te 480 km tą pętlę. Jak wyjdzie, to zobaczymy. Ale na razie idzie fajnie, bardzo fajna trasa. Ponoć jeszcze będzie dużo ciekawych rzeczy po drodze. O, zrobiłem sobie herbatę. Zaraz dojem kebaba, którego po drodze kupiłem. Połowę zjadłem. Już jakby zostawiłem na wieczór. No co, no tradycyjnie, żarcie mam na 4 dni. W razie czego po prostu będę dokupywał jedzonka. Która jest godzina? 20, no w pół do 9. No dobra, piję herbatę i będę powoli się kłał chyba. Dobranoc.